Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Pomyślałem sobie, że warto byłoby odświeżyć temat, o którym mówiłem chyba już jakieś 2 lata temu, jeszcze w czasie, kiedy robiłem większość z modyfikatorów i materiału dotyczącego krzywych. To znaczy, chciałbym powiedzieć parę słów na temat uchwytów krzywych, ponieważ w tamtych czasach zbyt dobrze tego, wydaje mi się, nie wyjaśniłem. Więc na początku dodajmy sobie zwykłą krzywą, która będzie kółkiem. Spójrzmy na nią z góry w widoku włączanym na klawiaturze domyślnej przez 7 i przejdźmy do trybu edycji za pomocą tab. Ponieważ krzywa, którą dodałem, jest krzywą cykliczną i która nazywała się krzywą Beziera, widzimy, że ma dość proste opcje w panelu Active Plane na panelu Object Data. Mamy włączoną opcję cykliczności za pomocą współrzędnej U, mamy także rozdzielczość tej krzywej i wszystko wydaje się tutaj proste. Natomiast nie wyjaśniłem zbyt dokładnie, przynajmniej takie mam wrażenie, na czym polega różnica pomiędzy uchwytami krzywej, tymi uchwytami, które można w Blenderze sobie przełączyć. Nawiasem mówiąc, uchwyt krzywej to jest coś, co rozpościera się na boki od wierzchołków. To jest ta prosta, styczna do wierzchołka w tym danym jednym miejscu. Jeżeli teraz przesunę wierzchołek, widzimy, że te uchwyty się również przesuwają, ale nadal pozostają na pewnej prostej, która jest prostą styczną do tego okręgu tworzącego się z krzywej. W związku z tym, jeżeli takie uchwyty będę przesuwał, one się będą jakoś tam deformować i teraz mogą być różne rodzaje takich uchwytów. Wiemy już z poprzednich tutoriali, że rodzaj tego uchwytu zmieniamy za pomocą klawisza V. Jeżeli nacisnę V, pojawia mi się menu, w którym mogę wybrać sobie 4 podstawowe rodzaje uchwytów. I teraz spróbujmy je dokładnie obejrzeć. Dlatego pierwszego uchwytu ustawię sobie rodzaj Automatic. Oczywiście taki już był, ale nie zaszkodzi jeszcze raz go ustawić. Dla górnego ustawię rodzaj uchwytu wektor. Jak widać, ten uchwyt od razu się łamie i zaczyna prowadzić w kierunku sąsiednich wierzchołków. To jest taka linia, która, powiedzmy sobie, po przedłużeniu trafiła w ten wierzchołek. Na tej linii leży właśnie uchwyt. Trzeci uchwyt ustawię jako aligned. Nic się nie zmieniło poza kolorem tego uchwytu. A czwarty uchwyt ustawię sobie jako free. No i teraz tak. W przypadku wektor od razu widać różnicę, natomiast pozostałe 3 rodzaje uchwytów nie wydają się czymś istotnym różnić i wtedy powstaje pytanie zupełnie sensowne, dlaczego one zostały w Blenderze wprowadzone. Sprawa okazuje się dość jasna, jeżeli spróbuję przesunąć taki wierzchołek i popatrzę, jak zmienia się związany z nim układ 2 uchwytów. Na początek zacznijmy od przesuwania tego uchwytu, który jest ustawiony jako Automatic. Jeżeli wcisnę G, mogę przesuwać. I wtedy zaobserwuję, że te uchwyty w miarę odsuwania się od środka obiektu będą się powiększać, zachowując mniej więcej ten sam kąt pomiędzy osią, która jest na uchwycie, a krzywą. Ten kąt, proszę zobaczyć, zostaje prawie cały czas taki sam, a przynajmniej ten uchwyt stara się taki kąt zachować. Jeżeli będę przesuwał się z kolei w górę lub w dół, to zobaczymy, że uchwyty zmienią swoją proporcję. Jeden z nich będzie się robił krótszy, drugi dłuższy. Oczywiście ma to takie działanie, że ta krzywizna krzywej w momencie, gdy uchwyt jest automatyczny, pozostaje tutaj maksymalnie podobna. Minimalnie się zmienia. Ten uchwyt jako jedyny potrafi również krzywą zdeformować bardzo mocno. Jeżeli będę cisnął do środka, to w pewnym momencie może dojść do takiego przegięcia, kiedy uchwyt znajdzie się po wewnętrznej stronie krzywej. Jeżeli będę także ciągnął do góry, to może dojść do takiego miejsca, w którym ten uchwyt zmieni orientację. To jest właśnie to miejsce tutaj. W momencie przecięcia linii wskazywanej przez inne wierzchołki, ten uchwyt może się nagle odwrócić, powodując gwałtowny skok na krzywej i jej natychmiastowe skręcenie w przeciwną stronę. Ten uchwyt tak działa. Po prostu automatycznie dopasowuje się do najkrótszej drogi pomiędzy wierzchołkami, zachowując jednocześnie nachylenie krzywej. Jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć. To jest taki bardzo organoleptyczny opis, zdaję sobie z tego sprawę. Uchwyt taki jak wektor z kolei, to jest uchwyt, który pozostaje zawsze skierowany do sąsiednich wierzchołków. Jeżeli będę przesuwał wierzchołek, z którym ten uchwyt jest związany, zobaczę, że uchwyt będzie podobnie jak uchwyt automatyczny, no, starał się jakoś zachować to złamanie, ale będzie się kierował do sąsiednich wierzchołków, co jest w sumie fajne i pozwala mi robić różnego rodzaju, na przykład eleganckie kształty lub ciekawe animacje. Tutaj miałem uchwyt, który sprawdzę, nazywał się Aligned. To jest uchwyt taki wyrównany. Jeżeli będę go przesuwał, to zobaczymy, że ten uchwyt również deformuje się troszeczkę, ale w odróżnieniu od pozostałych uchwytów zawsze jest ustawiony w tej samej osi. Czasami ta deformacja może być olbrzymia, powodując znaczną deformację krzywej, ale ten uchwyt nie będzie się po prostu przekręcał. On jest zawsze wyrównany w jakiejś osi, w takiej, w której został ustawiony. Jeżeli go przekręcę, a później zacznę przesuwać wierzchołek, to ten uchwyt nadal będzie tak samo przekręcony, jak był na samym początku.
Taka jest różnica w stosunku do innych rodzajów uchwytu. Teraz mamy ostatni rodzaj uchwytu i to jest uchwyt, który nazywa się free. Ten uchwyt to jest uchwyt, który pozwala mi złamać wektory, ale one się same w ten sposób nie ustawiły na początku. One zachowały ten kształt, który był wcześniej nam dany. Jeżeli teraz będę przesuwał ten uchwyt, to on będzie zachowywał się zupełnie niewrażliwie, bez względu na to, jak krzywa będzie się uginać, on zawsze będzie stał tak samo. Jeżeli go spróbuję ustawić inaczej, to ustawienie się będzie również przesuwało bez żadnej modyfikacji, bez względu na to, jak ta krzywa będzie reagować. No i cóż, i takie są różnice pomiędzy tymi czterema rodzajami uchwytów. Ostatnia opcja, którą mamy w menu V, to jest opcja, która nazywa się przełącz pomiędzy uchwytem typu Free a Align. Uchwyt typu Free to jest ten, a Align to jest ten. A więc przełączyć się możemy między takim typem uchwytu a takim. No i to jest dość wygodne w różnych sytuacjach, ponieważ wtedy blokujemy zmiany rozmiarów tego uchwytu, niezależnie od tego, gdzie go postawimy. Proszę zobaczyć, jeżeli tutaj będzie uchwyt typu Align teraz włączony, będzie miał inny kolor, taki różowy, to tutaj on będzie się rozciągał. Będzie się tak rozciągał, że ta krzywa nagle przybierze taki dziwny kształt, takiej spłaszczonej, plaśniętej o ścianę jakiejś gruszki czy czegoś takiego. Natomiast uchwyt, który byłby w modelu Free, jeżeli go przełączę, nie będzie takiego zachowania wykazywał. No i tym przełącznikiem możemy to szybko zmienić. Może to jest nadmiarowe, nie mi to oceniać. W każdym razie taka opcja jest. No i teraz już powinniśmy trochę lepiej rozumieć, jak te wszystkie cztery rodzaje uchwytów działają. No i to właśnie chciałem po prostu dopowiedzieć jako kolejne uzupełnienie materiału o krzywych. Dziękuję za uwagę. Do ponownego spotkania.